Dwie bramki i remis, jeden punkt, czy zero bramek i zwycięstwo, 3 punkty, co lepiej? No mi się wydaje, że dla drużyny będzie 3 punkty najlepiej, także najlepsze, będziemy wszystko robić, żeby wygrać. Dzień dobry! Ale trzeba naprawdę dzisiaj nie popełnię takich błędów jak w tamtym meczu z Tychami i zagrać na zero tyłu, a z przodu na pewno coś lubimy. Tak, tym bardziej, tak. Tym bardziej jak mamy takiego napastnika Jakuba Rubla, takich w środku grających, jak oni odpowiadają piłkę. No i Maro, no musimy to pociągnąć dzisiaj, różnie tym nie. A znasz skład? Makaron na śniadanie z mlekiem. Mogę uzupełnić. Mleko, cynamon i makaron. Pierwszy raz w życiu. Cześć. My się widzieliśmy. Ale ty byłeś zajęty z kierownikiem rozmawiałeś. Tak wspaniały się. Tak wspaniały, dzień dobry. Piątek, sześć. Myśli, że wygra skład, wiesz? Siedmiu wspaniałych. Panie Janku, najlepsze boisko w lidze. Mariusz z Pawełem, tutaj. Kamerę. Dawaj. To by na głowę wymuszał. Dawaj, no. Trzy punkty i do góry. Dokładnie. Dawaj, patrz, nasz dół, nasze punkty. Tak jest! Koncentracja od początku. Panowie, trzeba s**ć, będzie dobrze. Nie jest! Jedź, Marek, jedź! Szybciej! Wejdź, 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 wejdź! Wejdź, Carlos, wejdź! Wracamy, Maro, wracaj, Maro, wracaj! Karol, jeszcze trochę, Karol, to jeszcze trochę, Karol, jeszcze trochę! Dobrze, już jest dobrze! Chodź, Mara! Nie na raz, bliżej, kuń! Proszę mi, szymi! Nie, nie, nie! Karol, dawaj, dawaj, bliżej niego! Brawa noga! Ale sędzio, on mnie teraz nie pochwał.
Uważaj do końca, koncentracja jeszcze! Dziękuję.